Hala w Brzesku była świadkiem kolejnego Draft Campu, tym razem 30. edycji Draft Camp Junior. Przed Wami skrót finałowego meczu między Cleveland a Waszyngtonem. Cleveland przystąpili do tego meczu w roli faworyta, ponieważ nie przegrali w pełnym składzie ani jednego meczu. We wcześniejszej potyczce podczas rundy zasadniczej pokonali oni Waszyngton 50-40. Przeciwnicy, jak się później okazało, byli prowadzeni przez najlepszego gracza kampu, Marcina Trnadela. Mimo to podeszli do spotkania w roli underdoga, więc ich walka od pierwszych minut spotkania wywoływała coraz większe emocje na trybunach. Naprawdę ciężko było przewidzieć, kto w tym meczu ma większe szanse na zwycięstwo. Cleveland prowadzą 5 i mamy ładny pivot Dominika Wysockiego i są 2 punkty, ale w kolejnej akcji w kontrataku ponownie zdobywa punkty dwutaktem z prawej strony. Po drugiej stronie boiska Michał Rak wejście na lewą rękę i mamy już 21-14. Podanie w stronę Gabrieli Ufnal, rzut z pół dystansu, słyś, siedzi. Marcin Radel zdobył w tym momencie meczu 6 punktów z rzędu, ostatecznie zaliczając ich aż 10 w samej tylko drugiej kwarcie, co podniosło grę Waszyngtonu i przewaga Cleveland w pewnym momencie stopniała już tylko do kilku oczek. Cleveland jednak wciąż bezpiecznie się trzymali, głównie za sprawą skutecznej gry Wojciecha Jasiewicza, Kasi Lagutkowej i Filipa Dadasa. I po tym rzucie Dadasa przewaga Cleveland urosła już do 9 punktów. W trzeciej kwarcie Wojciech Jasiewicz wbił się w rytm i zdobył aż 13 punktów, dzięki czemu Cleveland wciąż trzymali dość wysokie prowadzenie. W pewnym momencie mieliśmy aż 13 punktów przewagi. W czwartej kwarcie jednak Waszyngton podnieśli się z parkietu. Punkty zdobywane przez Natalię Pauch oraz Marcina Trnadela doprowadziły do remisu, gdzie na samym końcu doszło do bezpośredniego pojedynku między liderami obu ekip, Trnadelem oraz Jasiewiczem. Półtorej minuty przed końcem mamy remis i kluczowy blok od Aleksandra Idziaka. Waszyngton prowadzi 2? Nie, mamy już remis, 58-58. Punkty po drugiej stronie parkietu i ponownie jest dwupunktowa przewaga, która jednak w następnej akcji od razu topnieje. Prawdziwym bohaterem w meczu zostaje właśnie Aleksander Idziak, który nie dość, że przed chwilą właśnie zobaczyliście, zaliczył ten kluczowy blok, to w ostatnich sekundach przy remisie wykonał to. Wow, gratulacje, to był historyczny rzut. Waszyngton wygrywa 63-60 i zostaje mistrzem 30. Draft Camp Junior w Brzesku. Przyszła pora na ostatnie chwile tego kampu, czas na ceremonię rozdania nagród indywidualnych. Najlepszym punktującym 30. Draft Camp Junior został Antoni Brzozowski, najlepszym rozgrywającym Ignacy Witkowski. Zawodnikiem, który otrzymał statuetkę MIP, zostaje Maksymilian Zieliński. Najlepszym graczem podkoszowym zostaje Michał Polachowski. Najlepszym obrońcą, najlepszą obrończynią zostaje Kasia Lagutkowa, a najbardziej wszechstronnym zawodnikiem Martyna Radel. Specjalna nagroda sklepu Kicks wędruje w ręce Ignacego Witkowskiego, ale najlepszym zawodnikiem kampu MVP zostaje Marcin Trnadel z mistrzowskiej ekipy. Dziękujemy wszystkim za emocje, wspólną grę w koszykówkę i mamy nadzieję, że widzimy się na kolejnych draft campach. Do zobaczenia.